Na kolejną sesję Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego przyjechaliśmy do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie wraz z tutejszą Orkiestrą Filharmonii wykonamy monumentalne Requiem Giuseppe Verdiego. To jest taki tydzień, gdzie po prostu wchodzimy w to, co robimy całkowicie i wyłączamy się z tego wszystkiego, co nas otacza. Myślę, że to jest bardzo, bardzo potrzebne w ogóle w muzyce i w takim rozwijaniu się i w rozumieniu muzyki. Zaraz po przyjeździe rozpoczęliśmy od przesłuchań w kwartetach, które często dla uczestników są troszkę stresujące. To jest też taki moment, żeby się poznać, pośpiewać trochę razem, zapoznać się z dziełem już tak bardziej na żywo niż gdzieś śpiewanie samemu. Pierwsza próba sekcyjna to nie tylko doszlifowanie ewentualnych niedoskonałości, ale też nasze pierwsze zderzenie z dźwiękiem, który razem tworzymy. Wychodzimy z takiego innego punktu, bo przyjeżdżamy tutaj przygotowani. Mamy jakąś taką podstawę, znamy swoje partie. Zaczynamy pracować od początku nad szczegółami. To mnie bardzo gdzieś zachwyciło, zauroczyło, że podczas pierwszej próby zrobiliśmy tak dużo różnych rzeczy i myślę, że to jest właśnie bardzo ważne w muzyce. Te wszystkie drobiazgi, szczegóły, które składają się na całość. Wczoraj mieliśmy warsztaty psychologiczne. W trakcie warsztatów chórzyści i chórzystki poznają i odkrywają w sposób empiryczny swój potencjał. Uczą się, jak efektywnie wykorzystać to, co indywidualnie oraz zespołowo mają najcenniejszego, najbardziej wartościowego do pokazania i dania innym. Dobry moment też, żeby się poznać i żeby przede wszystkim nauczyć się od razu współpracy, w zasadzie nie znając się dobrze. Były to przeróżne, bardzo niekiedy zabawne zadania, gdzie trzeba było po prostu nauczyć się właśnie tej wzajemnej współpracy, poszukać też jakichś sposobów, żeby się wzajemnie dogadać, więc to było bardzo, bardzo ubogacające też. Mamy możliwość indywidualnej pracy ze świetnymi śpiewakami. Myślę, że to jest fantastyczna sprawa nie tylko dla tych nowych, ale również dla bardziej doświadczonych chórzystów. Niektórzy z nas studiują śpiew solowy, mogą poznać troszeczkę też inne podejście nauczycieli z Polski i zagranicy. Każdy nauczyciel na pewne problemy patrzy inaczej i też każdy co innego dostrzega. Kiedy przychodzę na lekcję do kogoś, kto mnie nie zna i kto na pierwszy raz ze mną pracuje, ktoś może zacząć od czegoś zupełnie innego albo przekazać mi tę samą treść, ale zupełnie innymi słowami, więc to jest dla mnie też ciekawe. Mieliśmy również możliwość udziału w wykładzie o historii rozwoju formy muzycznej Requiem. Od muzyki dawnej aż do Verdiego. Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę wielkim wrażeniem uczestników i nie mam najmniejszych wątpliwości. Bez względu na to, co będą robić, takie zgrupowanie, bycie razem w muzyce, zajmowanie się, śpiewanie takim repertuarem pozwoli im otworzyć bardzo wiele różnych drzwi, niekoniecznie do świata muzyki. To jest przepustka do szczęśliwego, udanego życia i do zdrowego życia. Ja słyszałam przed przyjazdem tutaj, że jest właśnie bardzo otwarta atmosfera. Od razu można jakoś tak wejść i poczuć się też przyjętym. Poczułam się zdecydowanie przyjęta. Robimy coś naprawdę profesjonalnie przy niesamowitej atmosferze. Poznałem tu przyjaciół, poznałem tu koleżanki, kolegów, cudownych ludzi, z którymi spędzamy razem czas. Cieszę się, że tutaj jestem i to jest naprawdę kawał dobrej roboty, którą tutaj robimy. I przede wszystkim to, że muzykujemy, że jest niezwykła taka wrażliwość na to, co śpiewamy i przez to takie wnikliwe wchodzenie w szczegóły możemy jeszcze bardziej jakoś tak poczuć, co Verdi czuł też pisząc to dzieło, tworząc je. Więc to sobie bardzo cenię i po prostu cieszę się, że mogę tutaj być.